Jak przedszkolaki z Braciejowej mogą bezpiecznie dostać się na boisko? Aby przejść z budynku wielofunkcyjnego do obiektów sportowych, trzeba obecnie pokonać trasę wzdłuż ruchliwej drogi. Aby zadbać o maluchy, gmina Dębica proponuje wybudowanie kładki przez rzekę Ostra. Dzięki tej inwestycji będzie można dostać się na zajęcia ruchowe na skróty, jednak to wciąż nie rozwiązuje wszystkich problemów lokalizacyjnych. Ubolewaliśmy, że młodzież szkolna ma daleko przychodzić do boiska wielofunkcyjnego, a co dopiero po prostu dzieci przedszkola. To jest paranoja i niektórzy po prostu zasłużyli sobie na to, żeby głośno mówić. Taki zgotowali los dla najmłodszych i niech teraz po prostu się starają, żeby ulżyć po prostu tym najmłodszym, bo niebezpiecznie prowadzi się po prostu tych najmłodszych wzdłuż uczęszczanej drogi powiatowej i przede wszystkim dedykuję to po prostu Radzie Parafialnej, bo ona po prostu negatywnie ustosunkowała się do lokalizacji boiska. Jeszcze raz mówię, ono łączyło by zarówno młodzież szkolną, jak i przedszkolną. Budynek wielofunkcyjny w Braciejowej podzielony jest na dwie części. W pierwszej znajduje się przedszkole. To dwie sale edukacyjne oraz zaplecze kuchenne i sanitarne. W drugiej zaś otworzono ośrodek zdrowia z gabinetami lekarskimi oraz aptekę.